W ubiegły weekend w Lesznie królowała szermierka. Wszystko za sprawą indywidualnego i drużynowego Pucharu Świata Juniorów we florecie mężczyzn, który odbywał się w hali Trapez i w hali Trzynastka. Impreza pod względem frekwencji była rekordowa. Bardzo się cieszę z tego, że przyjeżdża tylu zawodników z całego świata, tym bardziej, że w turnieju indywidualnym wystartowało 182 zawodników z 32 państw. Dziś walczy 19 drużyn w turnieju drużynowym, także jest to po prostu piękny wynik. A pan tutaj jest, cały czas obserwuje i też jako trener. Jak pan oceni poziom tych zawodów i w ogóle zawodników, jakie oni reprezentują? Poziom jest bardzo wysoki, ponieważ z pierwszej 32 przyjechało 21, jest pierwszych 6 drużyn z listy rankingowej Pucharu Świata, także moc jest niesamowita. Wśród zaproszonych drużyn nie brakowało światowej czołówki, to znaczy Francji, Włoszek czy Rosji. Zawodnicy w kategorii indywidualnej rywalizowali w sobotę w hali Trzynastka. W niej najlepszy okazał się Dmitrij Osipow z Rosji, drugi był Arman Szpichger z Francji, a trzecie miejsce zajęli Tommaso Marini z Włoch i Rafael Savin z Francji. Z kolei w niedzielę odbyła się rywalizacja drużynowa. Pierwsze miejsce zajęli Włosi. Na drugim stopniu podium stanęła drużyna z USA, a na trzecim Francuzi. Polska ekipa ostatecznie zajęła 9. miejsce.